Cześć, tu Adam z Atrakcyjnych Domów. Dzisiaj znajdujemy się w przepięknej miejscowości nieopodal Szczecina. Ta miejscowość zwie się Kikorze. I dzisiaj, w ten piękny, listopadowy, jesienny dzień, dokonujemy montażu ścian projektu Corte 4. Jest to budynek parterowy. Została wykonana już płyta fundamentowa. Jesteśmy na etapie montażu ścian. Kolejnym krokiem będzie montaż konstrukcji dachu, pokrycia dachu, montaż okien i ten etap planujemy wykonać do końca roku. Zapraszam, obejdziemy sobie budynek z drugiej strony. Tutaj od czoła mamy przepiękne 2,5-metrowe szklenie, z tego co pamiętam. To jest świetna okazja, żeby zastosować szklenie przesuwne Smart Slide albo HST. Zapraszam dalej. Tutaj, jak widać, proszę spojrzeć, mamy już zaszalowane pianko połączenia między ścianami. Nie będziemy wchodzili na plac montażowy, ale proszę spojrzeć, tam widzimy ścianę pod telewizor. Ona ma już wykonany przepust pod kable, tak żeby te kable później nie zwisały. I dołem znajduje się zestaw puszek. W tym projekcie dokonaliśmy zmiany. Zmiana ta polega na przeniesieniu rozdzielni elektrycznej, gdyż wejście do budynku jest z drugiej strony, jakby od frontu, bo tam jest droga dojazdowa. Żeby tej rozdzielni nie było od razu na wejściu, to jest tutaj, gdyż tutaj mieści się taki budynek, takie pomieszczenie, przepraszam, pomieszczenie gospodarcze z oddzielnym wyjściem, gdzie będzie znajdowała się cała kotłownia, będzie można trzymać jakieś narzędzia i będzie to takie pomieszczenie, do którego śmiało, prosto z ogrodu będzie można wejść. Zapraszam, pokażemy też z drugiej strony. O, spójrzmy tam do góry, właśnie jest wkładany pręt, gdyż zamki to są połączenia pętlowe wraz z połączeniami górnymi za pomocą wigli. O, co tam do nas leci? Proszę spojrzeć, jaka przepiękna ściana i tam widzimy właśnie taki wypust. Ten wypust to jest już przygotowanie pod chociażby jakąś umywalkę, tak? Wtedy hydraulik ma znacznie ułatwioną pracę. Za pomocą dźwigu ten element jest umieszczany na specjalnej podbitce. Jest to podbitka z betonu klasy B35. Same zamki są zalewane betonem szybkim, gdyż proszę sobie wyobrazić, że aktualnie mamy godzinę 11:25. My o godzinie 8:00 rozstawiliśmy dźwig i przystąpiliśmy do montażu. Stąd też ten montaż planujemy zakończyć na gotowo na koniec jeszcze dzisiejszego dnia, tak żeby za półtorej tygodnia mogła przybyć tutaj konstrukcja dachu i zostać montowana. Także na ten moment dziękuję ślicznie i widzimy się już w kolejnym filmie.